Cześć, tu jest Tyna i dziś zapraszam na nowego vloga. Witam się z Wami, już jest sporo po południu. Filip już wstał ze swojej popołudniowej drzemki i teraz zjadł obiadek, więc włączyłam mu na chwilkę bajki, żeby móc zrobić sobie obiad. W ogóle muszę się streszczać, bo muszę poszukać ładowarki. Mąż jest na działce i na pewno jedną zabrał ze sobą, ale nie wiem, gdzie jest druga ładowarka. To jest pewien problem, bo mam jakieś 12% baterii, więc także idę zjeść obiad i szukać ładowarki, mam nadzieję, że ją znajdę, a później może jeszcze wyjdziemy z Filipem na spacer, bo mam do odebrania jeszcze paczkę, może bym poszła do zoologicznego. Tak, to jest chyba plan na popołudnie. No nie mam. Nie mam ładowarki, nie znalazłam. Znalazłam tylko kabel, który nie działa z moim telefonem. Także mój mąż pojechał sobie na działkę i zostawił mnie bez ładowarki. Super. I jak tu kręcić vloga? Nie wiem. Wróciliśmy, byliśmy w sklepie, byliśmy odebrać paczkę. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Jak mówiłam, paczuszkę odebrałam. Kupiłam Filipowi takie koło z takim miejscem do siedzenia, żeby mógł sobie pływać, bo jedziemy niedługo w fajne miejsce, moim zdaniem. I tam będzie właśnie potrzebne nam jakieś kółko, bo niestety Filip jeszcze nie potrafi sam pływać. W zoologicznym byłam kupić smycz. Kupiłam tę smycz, ponieważ weterynarz, z którym się obecnie konsultujemy w sprawie naszego pieska, powiedział, że może będzie mu łatwiej chodzić, jeśli będzie miał lżejszą smycz, więc kupiłam taką cieniuteńką, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I zakup nieplanowany, ale konieczny, przewód USB, żeby naładować sobie telefon i móc do Was jeszcze się tutaj później poodzywać. Także takie moje dzisiejsze zakupy. Przyszłam do Was trochę pogadać. Jest już trochę po 20:00, właśnie odłożyłam Filipa spać. A przyszłam tutaj po to, żeby Wam powiedzieć, że noszę się z zamiarem małego przemeblowania u Filipa w pokoju. Trochę mi przeszkadza to, że wszystkie zabawki są wszędzie, że nic nie ma swojego miejsca i wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będą takie bardzo popularne regały z Ikei. Coś na T w każdym razie. I to jest, myślę, że to będzie dobry sposób na nauczenie Filipa tego, że trzeba jednak swoje zabawki odkładać w odpowiednie miejsce, a nie wszystko w jedno miejsce. Także naprawdę noszę się z zamiarem kupienia takiego regału. Natomiast, no wiecie, muszę tam sobie jeszcze trochę pomierzyć, czy mi się to zmieści. W ogóle komoda Filipa mnie denerwuje i zastanawiam się, czy nie wymienić tej komody na inną, jakąś może właśnie taką też ikeowską. No zobaczę, jeszcze to jest wszystko do przemyślenia, do uzgodnienia z mężem. No w każdym razie zaczyna mnie to wszystko już powoli denerwować i irytować i chyba jednak będę musiała coś z tym zrobić. I zaczęłam sobie nawet właśnie w tym celu przeglądać stronę Ikea, nie wiem, czy to się odmienia, nigdy nie wiem. Wiecie, najbliższa Ikea jest jednak daleko ode mnie, więc raczej nie wybiorę się tam osobiście, więc pozostają mi zakupy online i dlatego sobie siedzę, przeglądam, co tam mają ciekawego. Mają jakieś może fajne rozwiązania. W ogóle rezygnujemy z takiej wanienki, więc chciałam też kupić matę do wanny. Też mają tam taką fajną krokodyla.
Także wiecie, myślę, że w najbliższym czasie poczynię jakieś zakupy w tym sklepie. Także tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Ja teraz sobie będę czytać, bo dzisiaj jeszcze nie przeczytałam swoich 20 stron, które tam sobie założyłam, że będę czytać. W ogóle ostatnio słabo mi idzie z czytaniem. Oj, pierwszy tydzień sierpnia, zero praktycznie. No, to jest straszne, natomiast niestety, no wiecie, różne rzeczy się na to nakładają. Nie zawsze czytanie idzie tak, jakbym sobie tego życzyła. Czytam teraz ostatnią, piątą część Chyłki, w sensie Remigiusza Mroza, gdzie główną bohaterką jest Chyłka. I zaczęło się oczywiście od tego, że dostała jakąś nową sprawę. Ta sprawa jest teraz bardzo dziwna, ale opowiem Wam o tym więcej może, jak już ją przeczytam, tak jak zawsze to robię zresztą. No dobrze, także ja lecę czytać. Może obejrzę sobie trochę tego serialu. Wkręciłam się w niego na maksa i jestem zadowolona, bo dodali czwarty sezon na Netflixa. Także. Taki mój dzisiejszy wieczór będzie. To do jutra. Witajcie dnia kolejnego. Ja się z Wami witam w łazience, bo muszę umyć pędzle. A że nie mam ochoty tego robić, to pomyślałam, że jak to nagram, to przynajmniej to zrobię. Wiecie, bo jak miałabym powiedzieć o makijażowych grzechach, które popełniam, to zbyt rzadkie mycie pędzli jest na pewno na samym szczycie góry. A jak jest u Was? Jakie są Wasze makijażowe grzeszki? Efekty dźwiękowe w tle są zapewnione przez Filipa, bo bawi się u siebie w pokoju. No dobra, ale bierzmy się do roboty. Ja sobie zazwyczaj to robię tak, że pędzelkiem nabieram trochę mydła, a później to pod bieżącą wodą wypłukuję. Powtarzam tę czynność kilka razy. O, jak już się tak pieni, to raczej więcej brudku tam na nim nie będzie. Spłukuję. I odkładam do wyschnięcia. No i tak ze wszystkimi. Okej, pędzle umyte i się suszą. Odzywam się do Was. Odłożyłam Filipa spać. Później zrobiłam obiad. Obejrzałam sobie chyba dwa odcinki serialu. A teraz obejrzałam sobie filmik Pauliny z kanału Staram się ogarnąć. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo podobała mi się ta forma, w której opowiadała, jak minęła jej wiosna. No i właściwie część lata także, bo zahaczyła tam o czerwcowy nawet wypad nad morze. Także bardzo ciekawy format. Jeśli jeszcze tego filmiku nie widzieliście, to lećcie go obejrzeć. A ja co? Czekam, aż dogotują się ziemniaki i pewnie Filip za chwilę wstanie, także będziemy jeść obiad. Później pojedziemy po męża na działkę, bo mój mąż jest ponownie na działce, tym razem dlatego, że razem z moim tatą, który właśnie ma urlop, postanowili, że przeniosą tą bramę w drugie miejsce, tak jak żeśmy planowali już właściwie od początku tego roku. Wiecie, taki polski urlop, nie? Ktoś ma urlop i jedzie na działkę pracować, także no. A później mam zamiar zejść na chwilę do piwnicy po trochę ciuchów, ponieważ ostatnio okazuje się, że Filip troszkę urósł i chyba muszę sięgnąć po zapasy ubranek w nieco większym rozmiarze.
I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że zamówiłam sobie kartę microSD do telefonu, bo zaczynam mieć problemy z pamięcią w telefonie. Wiecie, te filmiki, które wrzucam na kanał, to później te pliki usuwam. Natomiast mam mnóstwo takich czy zdjęć, czy filmików, których tu nie publikuję. I po prostu nie chcę się ich pozbywać, a to sprowadza się do tego, że no już naprawdę niewiele miejsca mi na telefonie zostało, także mam nadzieję jutro odebrać tą kartę do telefonu, żeby mieć właśnie możliwość swobodnego robienia zdjęć i nagrywania. Także o. Ziemniaczki, mięsko i tym razem kupna surówka. Zrobiło się szaro, buro, ponuro, deszczowo, a my jedziemy, żeby właśnie odebrać męża z działki. Tam już się chyba udało mu wszystko zrobić, także jedziemy. No, w piwnicy to ja się jeszcze nigdy z wami nie witałam, ale przyszłam tutaj po to właśnie, żeby znaleźć te ciuszki i coś, nie coś mi się tu udało. Idę teraz poprzeglądać. I może od razu coś wrzucę do pralki, jak coś się okaże, że będzie ok. Cześć, witam się z Wami od tej strony. Dzisiaj zaczęłam dzień rano. Jak już widzieliście, zdążyłam zjeść śniadanie i wyjść z psem, a teraz jestem pod Urzędem Miasta, bo muszę odebrać dowód rejestracyjny do przyczepki. Jakoś mi się trochę z tym zeszło, ale wiecie, no jak pracowałam, to po prostu nie chciałam tracić dnia wolnego po to, żeby tu przyjechać, poczekać z 15 minut i wyjść z dowodem rejestracyjnym, więc taki mój plan był, żeby zrobić to w urlopie. Urlop się prawie kończy, więc postanowiłam, że fajnie by było jednak ten dowód rejestracyjny odebrać. Także ja za chwilę idę właśnie do urzędu. I co? Odzywam się do Was później. Dobra, jedna sprawa załatwiona. Wreszcie, po kilku miesiącach, co prawda, no ale udało się. Jadę do domu. My idziemy z Filipem najpierw do Rossmana kupić pieluchy, bo już nam się kończą. Kupić płyn do prania, bo też już nam się kończy. A później mamy w planach zobaczyć się z Pauliną z kanału. Staram się ogarnąć, także mam nadzieję, że nam to się uda. Udało nam się dotrzeć na plac zabaw. Dzieciaki się bawią. Nie dogonię cię? My już jesteśmy po spotkaniu. Było całkiem miło i przyjemnie. Udało nam się zamienić kilka zdań. Wiecie, jak to jest jednak, jak są dzieci, to trzeba patrzeć się na dzieci, opiekować się nimi i uważać, żeby sobie nic nie zrobiły. Natomiast uznałyśmy, że następnym razem albo się spotkamy same, tak żeby pogadać, albo musimy wybrać takie miejsce, żeby dzieciaki były ciągle na oku, żeby, wiecie, nie trzeba było za nimi ciągle biegać w trzy różne strony świata jednocześnie, nie?
Ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że było mi bardzo miło ponownie się spotkać z Pauliną. Jej dziewczyny są naprawdę urocze. Nie udało nam się razem nic nagrać, bo dzieciaki były strasznie absorbujące wszystkie. Także może następnym razem uda nam się chociaż przywitać, że tak powiem, dla Was wspólnie. Natomiast no co? Najważniejsze, że uznałyśmy, że fajnie by było spotkać się jeszcze raz. O. A ja teraz lecę odebrać kartę. Wreszcie będę miała kartę pamięci do telefonu, żeby móc spokojnie nagrywać. O! Ale fajne miejsce. Jest to opisane jako selfie, strefa selfie. Ciekawe. Myślę, że faktycznie można sobie tu zrobić kilka fajnych zdjęć i nie wiem, czy kiedyś z tego po prostu nie skorzystam. Naprawdę, bardzo ciekawe. A gdzie chce, to może jechać. Tutaj będzie jakaś. Może. Nie może się jakaś. Nie może? Już to przyjechać. I teraz. I teraz da radę przejechać? Nie. Słuchajcie, jestem sobie na spacerze z pieskiem. Właśnie zaraz idę do domu. Filip już jest po kolacji. Jeszcze chwilę się pobawimy i będzie szedł spać. No a ja się muszę trochę spakować na jutro, bo jutro jedziemy w, myślę, że fajne miejsce. Także. Także ja już na dzisiaj będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie mi łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do następnego. Pa!